Zostaw suba, lajka, dąż na Discorda oraz wybierz numer w komentarzu od 1 do 60, żeby wygrać rękawiczki oraz wiele innych fajnych skinów. A teraz wyświetlają Wam się wyniki z poprzedniego filmu. Posiadasz skin do CS2 i chcesz je sprzedać lub wymienić? Od teraz to nic trudnego, bo przychodzi nam z pomocą strona pirateswap.com. Po naciśnięciu zielonego plusika wpiszcie kod DRATEK, bo dostajecie aż 35% więcej przy doładowaniu. I teraz wypłacę dla Was kosę. Zaznaczam skórkę, która mi się podoba, klikam potwierdź i po chwili dostaję ofertę na Steamie. Jak widzicie, jest to takie proste. Dobra mordy, ja z poprzedniego filmu losuję skina, no i nie podoba mi się to, że nie zostawiacie łapek, także każdy, kto teraz mnie słucha, zostawia łapkę w górę, bo poprzedni film pod względem aktywności, komentarze fajne, ale no zostawiliście 20 łapek, co to jest, także mordy, przypominam, żeby wygrać musicie lajkować, napisać w komentarzu, jakie okienko chcecie w kalendarzu odkryć, zostawić suba z dzwonkiem, no i dołączyć na Discorda, także te 4 rzeczy musicie zrobić, także mordy, lajkujcie, serio, lajkujcie te materiały, bo tak, no nie będą wpadać po prostu te materiały daily, tylko co jakiś czas, więc będziecie też mniej wygrywali, dobra. Nikso gry wygrał, 43 numer. Zobaczymy, co jest pod 43 numerem, ale najpierw zobaczmy, czy ma podanego trade'a. Okej, tradzik jest podany, teraz pytanie, czy działa? Działa, dobra, także zaraz się widzimy, ja zobaczę, co jest pod tym właśnie 43 numerem. Dobra, słuchajcie, pod 43 numerem znajduje się ta M4 z 3 naklejkami, także myślę, że spoko, już ci mordeczko to oczywiście wysyłam. Dobra, pyk, pyk, pyk. Akceptuję, no i wrzuć na wygrywy screena, że dostałeś, tutaj jeszcze jedna osoba nie zaakceptowała, także skinki są wysłane, akceptujcie, zapraszam do filmu. Siema, siema, z tej strony Dratek, dzisiaj jesteśmy na CSGO Skins i dzisiaj porobimy sobie bitewki. CSGO Skins dodał fajną jedną opcję, o której zaraz Wam opowiem, ale na początek standardowo wpisujcie kodzik promocyjny DRATEK. Kod DRATEK daje Wam 10% bonus do wpłaty, 2 zł 10 groszy za darmo. Dostajecie też tokeny eventowe, jak wpłacacie z kodem DRATEK. Tokeny eventowe możecie użyć sobie tutaj na tych 3 trybach. Również na CSGO Skins są daily case'y, co 24 godziny taką skrzyneczkę możecie otworzyć za darmo. Ale to nie wszystko, bo jak używacie mojego kodu przy wpłacie, możecie dołączyć do aktualnie 5 konkursów. Jeszcze słuchajcie, nikt nie wygrał, serio. Jeszcze nikt nie wygrał, także jak wpłacacie z kodem DRATEK, to możecie sobie tutaj dołączyć. Jak widzicie, tutaj macie minimalne doładowania, zależy od do jakiego konkursu. Z tego co wiem, jak wpłacicie 25 zł, od razu do 5 konkursów Was doda, no bo tutaj 2 konkursy są od 25, a reszta jest od 15, od 8, 20, także tak to wygląda. Tu 4 konkursy już zostały wylosowane, wygrały te osoby, a tu 5 kolejnych konkursów jeszcze nie zostało, także mordeczki, pamiętajcie, że te konkursy nadal trwają, także jak wpłacacie na CSGO Skins, to możecie sobie wygrać te skinki. My dzisiaj będziemy robili ogólnie batelki, jasna sprawa, bo to najbardziej lubi, myślę, że Wy też, ale dodali tokeny. Możemy zdobywać tokeny w bitwach, jest to przyznawane ogólnie losowo, czy wygramy, czy przegramy, to też jest tutaj kwestią szczęścia, ile dostaniemy. I patrzcie to, normalnie jest sklep, jest to naprawdę zajebiste, bo dosyć, że można wygrać bitwę, to jeszcze można sobie zdobywać tokeny. I oferty tych tutaj skinów, które widzimy, co jakiś czas się zmieniają, także bardzo, bardzo fajnie. No jestem ciekawy, jak te tokeny dropią, zobaczymy to dzisiaj. No i co? Sklepik jest dodany, bardzo nowa rzecz, nigdy jeszcze takiej nie widziałem, także fajnie. No i co? Robimy bitewki, mam 1700 ziko. Ogólnie rzecz biorąc, może dzisiaj polecimy sobie z procentówkami, a czemu by nie? W sumie to może być dobry pomysł. Zaryzykujmy, bo troszkę trzeba odbić z saldem. Więc tak, oczywiście wrzucimy sobie 3% na kilką firma dwa razy, dorzućmy teraz sobie coś droższego, na przykład takiego Marble Fade'a z 3 razy i do tego może 1% rubi. Słuchajcie, bitwa za 1000 zł, dość grubo zaczynam, więc zrobię to na 3 osoby na trybie standardowym, także musimy dostawać jak najlepsze nagrody. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, się przekonamy za kurczę minutkę, także dobra, 6 skrzynek, no zobaczmy, zobaczmy, oby było dobrze, nie? Oby było dobrze. Dobra, pierwszy dropik, no to nic ciekawego. Drugi dropik, dawaj, uspa. Okej, mamy uspika jak na zawołanie. 3 dyszki, no też nic super ciekawego, ale jest. Kosa, kosa. No i teraz to są najważniejsze skrzynki, ta rubi na końcu z 1%, jednym walonym procentem. No dobra. Obym się nie przejechał, nie? Bo to jest bitwa za klocka.
dość ryzykownie. No dobra, nic nie dostaliśmy, no nie jest dobrze. I ostatnia skrzynka, błagam, ja chcę kosę. No nie, no o... Ej no, oczko dosłownie wyżej była kosa. Kurde. No nie jestem zadowolony, powiem wam, że jest masakra, dużo straciłem, a mieliśmy odrobić. Ogólnie tak, co do tokenów. Ja dostałem 2854, tutaj mój i samu oponent dostał też podobnie, a Rosso dostał 4450, także jest to faktycznie totalnie losowe. Ale wam powiem, czekajcie, sklep... No, wam powiem, dość szybko lecą te tokeny, ale wiadomo, ta bitwa była bardzo, bardzo droga, także tych tokenów pewnie też było z racji tego więcej. Ale powiem wam, że... No, nie jestem zadowolony. Kurczę, no skrzynki procentowe muszą oddawać, jeżeli my chcemy, wiecie, wyjść tutaj na fajny profit. Także ja zrobię sobie 6 takich skrzynek na 4 osoby, tryb underdog. No i zobaczmy, nie? Zobaczmy. Może teraz siądzie. Muszę to zrobić na 4 osoby, bo mam nadzieję, że jakaś osoba dostanie tutaj kostkę. Także lecimy. Pierwsza skrzynka. Kurde, dostałem Wildfire'kę, czajcie to? Co prawda Black Laminata dostał tutaj Michael, ale ja dostałem Wildfire'kę, także źle bardzo zaczęliśmy. No dobra. Lecimy dalej, lecimy dalej. Fajnie, jakby każdy po kostce dostał oprócz mnie. Jeszcze 3 skrzynki do końca. No nie, no nie wiem. Ogólnie przeczuwam, że to będzie lipny opening, ale może coś się odmieni pod koniec. No to są ostatnie skrzynki, więc oni muszą coś dostać, bo jak nie, to jest klapa. No, jest lipa. I ostatnia skrzynka z kosą. O nie, Rosso wygrał, kurde no. Szkoda, powiem wam, że szkoda, bo jakby on jeszcze coś dostał, to by było naprawdę dobrze. Dużo wygrał, bardzo dużo. 400, okej. No właśnie nie wiem, czy teraz atakujemy dalej te Marble Fade'y. Czy coś innego, 1% rubi, 700 nas nie stać. No chyba atakujemy dalej te Marble Fade'y, nie? 1% Hydra. Nie wiem. Może to jest głupie, ale zróbmy sobie coś takiego. I słuchajcie, będzie to ostatnia bitwa. Będzie to ostatnia bitwa. 4 osoby, tryb underdog. No jeżeli teraz nie dropnie Mikosa, to ja nie mam pytań, nie? To totalna dzisiaj jest porażka. No trudno, kiedyś w końcu musiała być, bo w sumie ostatnio dość dużo udało się wygrać. Ale teraz... Dobra. I sam dostał kosę. Okej. Teraz jeszcze 3 skrzynki przed nami, Rosso i Michael muszą dostać. Dobra, Michael dostał. No. I teraz Rosso jeszcze, żeby dostał i możemy to zgarnąć. A jak nie, to będę walczył pomiędzy Rosso a mną. Dobra, nice, mamy to. W końcu, na koniec wygrałem. I jeszcze tą piękną kosę Marble Fade, także super. Słuchajcie, i to wychodzimy najlepsze, co z profitem. 1000 zł mamy profitu, bo na początku zaczynałem z 1700. Także zobaczcie, ostatnia szansa, już myślałem, że to jest totalnie przegrana. A nam tutaj wpadają takie itemki, także ja się mega jaram. No i co, kończymy, myślę, że kończymy. Nie ma tutaj kusić losu. Ja tą koskę sobie tutaj zablokuję. I w sumie resztę sprzedam. Okej, mamy 2 kosy w razie W, także super. I mamy tutaj też 1400 w balansie, tutaj jeszcze 1500, także super. Dobra, nice. Nie myślałem, że na końcu tak miło sobie, wiecie, wygramy, bo tutaj cały czas można było powiedzieć, że przegrywaliśmy. No tutaj też można powiedzieć, że to jest przegrane, no bo tu dostaliśmy ile? 3 dychy, a 1000 zł wydałem, także wiecie. Ale nice, ostatnia bitwa oddała, także no tak to jest czasami na skrzynkach. Pamiętajcie, mordeczki, żeby wpisywać mój kodzik promocyjny DRATEK. 10% bonusy do wpłaty, dostajecie 2 zł 10 groszy za darmo. Tokeny na event, dostajecie też wejściówkę do tych tutaj 5 aktywnych konkursów. Od 25 zł możecie dołączyć do wszystkich, m.in. Gamma Doppler za prawie 200 jest do wygrania. Bardzo mało osób bierze udział, także wjeżdżajcie, macie duże szanse jeszcze. No i co? Jeszcze co miałem powiedzieć? A, te tokeniki. Czy ja coś mogę kupić za te tokeny? Kurczę, niestety nie, bo minimalny przedmiot jest za 5540 tokenów, a ja mam 5053. Ale dobra, oferta resetuje się. Jestem mega ciekawy, czy... Te tokeny też się zresetują, ale mam nadzieję, że nie, że one będą, wiecie, cały czas będzie można było je zbierać, że nie ma tu takiego jakiegoś limitu, że co ileś tam dni się to resetuje. Dobra, mordeczki, ja się z wami żegnam, wychodzimy naprawdę spoko profitem i to na końcu, no mieliśmy farta, że to tak pykło. Dzięki za oglądanie, do następnego filmu, cześć!